13 sołec z gminy Przygodzice walczyło wczoraj o tytuł najlepszej drużyny podczas 7. gminnego turnieju wsi. Zawodnicy startowali w 10 konkurencjach. Było m.in. przeciąganie liny, bieg w workach, łowienie ryb czy przerzucanie opony. Była rywalizacja i świetna zabawa. Najlepsza okazała się drużyna z Chynowej. Gospodarzem tegorocznego turnieju było Wysocko Małe. Na starcie nie pojawiła się jedynie drużyna z Topoli Wielkiej. Pozostałe sołectwa udowodniły, że taki turniej może być doskonałą okazją do zabawy i wspólnej integracji. I choć rywalizacji nie zabrakło, bo przecież każdy chciał być najlepszy, to jednak zawodnicy do każdej konkurencji podchodzili z lekkim przymrużeniem oka. Która konkurencja najtrudniejsza dla zespołu z Wysocka Małego? Kręciołek. A na czym ta konkurencja polega? 10 obrotów wokół palika i wybiegnięcie 20 metrów i wypicie pół litra piwa. A proszę powiedzieć, warto organizować takie turnieje dla gminy, całej gminy? No na pewno, bo to jest wszystko wspólnie organizowane. Można się obejrzeć z tyłu, można zobaczyć, ile jest ludzi, jakie jest zainteresowanie tym. Przy niektórych konkurencjach, na przykład łowieniu ryb, trzeba było wykazać się nie lada cierpliwością. Przy innych doświadczeniem. A jeszcze innych sprawnością fizyczną i choć większość konkurencji adresowana była dla dorosłych, to o najmłodszych nie zapomniano. Są to piękne imprezy integracyjne takie dla całego społeczeństwa, no i warto to kontynuować. I starsi i młodzi się bawią, mamy zawodników od 10 do 60 lat. Chętnie przedstawiciele Jankowa Przygodzkiego biorą udział w tym turnieju wsi? Bardzo chętnie, byłem nawet, powiem szczerze, pozytywnie zaskoczony, że się zgodzili, nie odmówili, przybyli tutaj. Był to już 7. gminny turniej wsi w gminie Przygodzice tegoroczny, podobnie jak i ten w ubiegłym roku, odbył się na boisku w Wysocku Małym. Jest to turniej, który ma integrować naszych mieszkańców. Jest to okazja do spotkań sołectw naszej gminy. Okazja do znakomitej zabawy, takiej luźnej formule sportowo-rekreacyjnej. Zwycięzcą została drużyna z Chynowej. Drugie miejsce zajęła Dębnica. O trzecie miejsce w dogrywce walczyły drużyny z Przygodzic i Jankowa Przygodzkiego. Ostatecznie wygrał Janków. Drużyna gospodarzy zajęła 6. miejsce. Zwycięskie ekipy dostały odpowiednio po 500, 400 i 300 zł nagrody. Wszystkie pozostałe drużyny dostały po 200 zł. Zapraszam.